Witajcie kochani. Dzisiaj znowu bardzo krótko, kilkuminutowo. I tak serce do serca. Dzisiaj dla wszystkich wierzących, oczekujących Pana. Każde moje spotkanie z prawdziwymi braćmi porusza jakąś delikatną nutę w moim wnętrzu, w moim sercu. Nie zawsze się z tym dobrze czuję. Dzisiaj mnie to też rozstroiło emocjonalnie, dlatego też sobie dzisiaj musiałem wyjść, chociaż jest deszczowo, zimno. Ale zawsze budzi to we mnie jakąś nutę głębokiej zadumy, przemyśleń, a nawet w jakimś sensie całego życia, które staje mi przed oczyma. To tak jak gdyby jedności z Panem oczekuję już tego czasu, kiedy On przyjdzie. I ten moment, kiedy jesteśmy z Panem i to życie oglądamy ostatni raz, jak na takich slajdach, jak przygrane taką łapiącą za serce melodią. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdziale, napisał jedne z najpiękniejszych słów, które możemy znaleźć w Biblii. Często nazywany takim dopiskiem w Bibliach hymn do miłości, czy o miłości. Paweł tam wylewa całą swoją głębię, całe swoje serce, które przemienił mu Chrystus z człowieka, który wzionął nienawiścią do chrześcijan, który zabijał chrześcijan, brał udział w kamieniowaniu całych rodzin. Pokazuje nam się chociażby w tym 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Tam pokazuje nam swoje serce, swoje przemienione serce, czyli pokazuje Boga, który to uczynił w jego wnętrzu, który go przemienił. Pisze tam Paweł o wierze na końcu, że pozostają nam dzisiaj trzy rzeczy. To chciałbym podkreślić. My dzisiaj, którzy żyjemy u schyłku wieków, u schyłków dziejów ludzkości, kochani, pozostają nam trzy rzeczy. Wiara, nadzieja i miłość. Dlaczego wiara? Dlatego, że dzisiaj też taki utwór dałem, wybaczcie świecki, w moim profilu, Snowman, czyli taki śnieżny bałwan, ale tam żona zawsze sobie słucha to i bardzo mi się spodobał on, bo ja sam nie słucham muzyki świeckiej, ale ten akurat mi się spodobał, słowa ochrony takiego właśnie bałwanka, który się topi, bo nadchodzi zmiana pory roku. A więc tam, gdzie już przypiekało go słońce, zaczął się topić. Osoba, która dbała o niego, włożyła go do przenośnej lodówki. No i właśnie, kochani, wiara. Wiara jest właśnie tym, że my jesteśmy takimi śmiesznymi bałwanami, którzy jesteśmy podatni na zmianę pór roku w naszym życiu. Wiele rzeczy powoduje to, że gdzieś tam topniejemy. Nie jesteśmy w stanie żaru, prześladowań, problemów życiowych nagle spadających wytrzymać i czujemy, że topniejemy. Ale wiara jest w tym, że naszym Panem, który trzyma nas na swoim ręku, jest Jezus Chrystus. Więc On wkłada nas do takiej przenośni symbolicznej lodówki, byśmy ten czas żaru, zmiany pory roku mogli wytrzymać. To jest wiara, że cokolwiek mi się stanie, gdziekolwiek zostanę postawiony, jakikolwiek problem jest nade mną ktoś silniejszy. To dla Niego stałem się słaby, to dla Niego się obnażyłem, to dla Niego zostawiłem wszystko i nie mam już nic, stoję na środku jeziora czy morza. A żeby dojść na ten środek, musiałem przejść długi czas na takich tratwach, która za każdym kroku, czy po każdym kroku się zatapiała. Znaczy mówiąc, nie mam już odwrotu. Zostawiłem wszystko dla Chrystusa. To jest wiara. To jest wiara, kochani, która budzi się z działania Bożego w naszym życiu, kiedy to zrobimy. Kiedy Bóg nas udowadnia, nie jesteś sam. To jest to. To jest to, co możemy powiedzieć, że
Dlaczego mówimy o tym, że istnieje żywy Bóg? Dlaczego jestem tym, kim jestem? Dlaczego się tak zmieniłem? Dlatego, że istnieje żywy Bóg, który w nas to czyni. Dlaczego wciąż stoję, pomimo tego, że powinienem leżeć, że wszystko w życiu zostało zatopione, a ja wciąż stoję? Właśnie dlatego, że mamy nad sobą kogoś, kto spiekotę tego słońca, chociaż ono piecze wielokrotnie, ale w odpowiednim momencie zaczyna nas to topić, on przychodzi, zawsze nas wyratowuje i wkłada nas do takiej przenośnej lodówki. Przenośnej, bo na pewien czas, żebyśmy mogli przeżyć, byśmy się nie roztopili. Nadzieja, to jest właśnie to, nasza wiara, pomimo tego, co robi dla nas Chrystus, co robi dla nas Bóg. Nadzieją dla mnie jest to, że widzę siebie z Chrystusem Jezusem, z wami wszystkimi, moimi braćmi, którzy są w moim okręgu braterskim, których kocham z całego serca. Widzę właśnie to, jak jesteśmy z Chrystusem, jak wracamy z Nim na ziemię, by zasiąść z Nim na 1000 lat w Królestwie Mesjańskim. I to jest to, co wam opisałem na początku, że tak, byśmy to życie całe, te osoby, które się z nami złączyły, były treścią naszego życia, rodziny, wszystko inne, jakbyśmy ostatni raz oglądali takiej przyjemnej melodii, chociażby tą, którą stawiłem dzisiaj. W głębokiej zadumie, z łzą w oku, ale z nadzieją. To jest moja nadzieja. Gdy teraz idę, patrzę na słońce, to jest moja nadzieja. Wszystko, co robię, wszystko, co my robimy, kochani, jest budowane na wierze, która jeszcze raz jest poparta działaniem Bożym w naszym życiu. Budowana jest na nadziei, która jest kotwicą naszych dusz. A więc jak statek zakotwiczony, obojętnie jak mocny sztorm by rzucał tym statkiem, kotwica, malutka kotwica, w porównaniu do olbrzymiego rozmiaru statku, trzyma go w jednym miejscu. Obojętnie jak mocno by nim szarpało, jakie by przyszły straszne sztormy. Kotwica, nasza nadzieja, jest kotwicą naszych dusz. Nadzieja, kiedy oglądamy, co się dzieje światem, widzimy spełnienie wszelkich proroctw, widzimy to, że ten świat wchodzi w potrzask. Bez wyjścia on stanie, świat stanie na środku tego morza, ale nad nimi nie będzie nikogo, kto będzie mógł ich wyratować. My mamy nad sobą Jezusa Chrystusa i błogosławioną nadzieję pochwycenia na obłoki. To jest dla ludzi abstrakcja, to jest śmiech, to jest ktokolwiek słuchał teraz, usłyszał te słowa, może się już rozłączy. A dla nas jest to błogosławiona nadzieja, ta sama nadzieja, która przywiodła Jezusa Chrystusa tutaj na ziemię, że urodził się człowiekiem, by dać nam nadzieję, umarł za nas, by dać nam nadzieję, wiarę. A przypieczętował to swoją śmiercią. To jest nasza nadzieja, która nie jest pusta, nie jest płytka, ale zakotwiczona śmierci Jezusa Chrystusa w Jego zmartwychwstaniu. I miłość, kochani. Nic nie byłoby to z tego możliwe, gdyby nie miłość. To miłość obnaża nas przed drugimi. Mówimy o swoich grzechach, mówimy o swoich upadkach, mówimy o swojej przeszłości, mówimy o tym, kim już nie jesteśmy i patrzymy na te stare życie, zastanawiamy się, o kim ja tu mówię. Bo przecież to już nie ja. Ja już nawet nie czuję to, co czułem wtedy. Tego mówię to tak, jakby o innym życiu. Chociaż wciąż mam sentyment i wciąż uronię łzę nad tym. Miłość zmienia największego człowieka, największego chama, największego grzesznika w kogoś na wzór Chrystusa. To miłość powoduje to, że płaczemy nad niedolą naszych braci i siostr. Cierpimy razem z nimi, kochamy ich całym sercem. Jesteśmy w stanie oddać za nich życie, tak jak Chrystus oddał swoje życie za nas. To nie jest normalna miłość, to nie jest naturalna miłość. Jest to coś Bożego. Zostało nam włożone w nasze, razem z naszym nowym miejsce kamiennego serca. Po prostu w serce mięsiste. Jeżeli złączysz wiarę, którą powiedzieliśmy, nadzieję, to zobaczysz, że bazują one tylko i wyłącznie na miłości. To miłość czyni z nas kogoś nowego.
kogoś, kto nie chce niczego dla siebie, kto nie chce swojej chwały, kto chce pomagać, kto chce żyć dla drugich, kto nosi swój krzyż, a jest on ciężki wielokrotnie dla nas. Wieloma rzeczami się borykamy i często o nich nie mówimy, co głęboko siedzi na dnie naszego serca, jakie potrzeby, jakie rzeczy tam wciąż mieszkają, a Chrystus to wszystko rozdziela, byśmy mogli żyć, ochrania nas przed tym wszystkim, zmienia wszystko na Twoją chwałę. Same nasze cierpienia wykorzystuje również w tym, chociaż On tego nie powoduje, ale wykorzystuje w tym, byśmy my pomagali innym w podobnym położeniu. To jest piękne. Paweł w tym 13 rozdziale powiedział, gdybym mówił językami ludzi, aniołów, gdybym miał taką wiarę, żeby przenosił góry, a miłości by nie miał, byłby niczym, byłby jak cymbał brzmiący, jak coś uderzone, które rani ucho, jak coś uderzone, a nie wydaje dźwięku przyjemnego dla ucha. Ktoś, kto nie ma w sobie miłości, może mieć największą wiedzę i największe zrozumienie tego świata, jeżeli nie ma w sobie miłości. Jego słowa są martwe, jego słowa nie potrafią przeobrazić innego serca. Dlatego, kiedy Jezus Chrystus otwierał swoje usta, tłumy milkły, ich serca były przeszyte wskroś. W oczach pojawiały się łzy, w ich sumieniu powstawał wyrzut. Tak działa ktoś, kto ma w sobie miłość. Same jego słowa przeszywają człowieka na skroś. Przemyślał to, kim jest, co robi, dokąd zdąża, jaki to wszystko ma sens. To wszystko się rodzi i budzi z miłości. Dlatego, kochani, na ten czas końca zostają nam trzy rzeczy. Wiara, nadzieja, miłość. Pamiętajcie, największa jest miłość.